Szanowni Państwo, w moim dzisiejszym filmie postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Józef Beck, szef polskiej dyplomacji, pragmatyk i zwolennik zawarcia porozumienia z Niemcami, w czasie swojego sejmowego wystąpienia 5 maja 1939 roku użył słów, które de facto doprowadziły do wojny z Niemcami. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Te słowa ministra spraw zagranicznych Józefa Beka, wygłoszone z sejmowej mównicy. 5 maja 1939 roku przeszły do historii. Dla jednych wypowiedziane wówczas przez Beka słowa są kwintesencją polskiego patriotyzmu. Z kolei drudzy uważają, że wypowiedziane słowa przez szefa polskiego MSZ doprowadziły de facto do przegranej wojny z Niemcami i utraty przez Polskę suwerenności. Co ciekawe, Beck, wypowiadając te słowa, wcale nie był zwolennikiem wojny z Niemcami. Chciał z nimi zawarcia porozumienia, oczywiście takiego, które byłoby jak najlepsze dla Polski. Powstaje zatem pytanie, dlaczego Beck wypowiedział te słowa? Aby na to odpowiedzieć, musimy przyjrzeć się sytuacji, w jakiej padły słowa szefa polskiego MSZ. Na początku 1939 roku w rządzącym Polską obozie sanacyjnym istniały dwa podejścia do naszych relacji z Niemcami. Pierwsze z nich, nazwijmy to militarystyczne, było reprezentowane przez marszałka Edwarda Rydza Śmigłego. W gruncie rzeczy to podejście sprowadzało się do propagandowego stwierdzenia, mówiącego o tym, że Niemcom nie oddamy ani guzika. Drugie podejście było reprezentowane właśnie przez ministra spraw zagranicznych Józefa Beka i przewidywało możliwość zawarcia z Niemcami kompromisowego porozumienia. O ile to pierwsze podejście pojawiło się dopiero w końcu lat 30., o tyle to drugie podejście zostało stworzone jeszcze przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Piłsudski po tym, jak Adolf Hitler doszedł w Niemczech do władzy w 1933 roku, zaproponował Francji udział we wspólnej wojnie prewencyjnej przeciwko Niemcom. Francja jednak odrzuciła tą propozycję. W zaistniałej wówczas sytuacji Piłsudski uznał, że najlepszym rozwiązaniem dla Polski będzie ocieplenie naszych relacji z Niemcami. I dokładnie taką politykę prowadził Józef Beck, najwierniejszy uczeń Piłsudskiego. Ale za taką polityką przemawiały również chłodne racje polityczne. Beck dobrze wiedział, że w sytuacji konfliktu zbrojnego z Niemcami Polska poniosłaby klęskę z uwagi na znacznie mniejszy potencjał swojego państwa. Ten sam chłodny racjonalizm podpowiadał Bekowi, że podpisane wcześniej układy o nieagresji ze Związkiem Sowieckim i Niemcami nie mogą trwać wiecznie. Ale o tym wiedział już sam Piłsudski, komunikując kiedyś Bekowi słowa, że w tej chwili siedzimy na dwóch stołkach i musimy wiedzieć, z którego naprzód spadniemy i kiedy. To właśnie takie rozumowanie legło u podstaw poszukiwania przez Józefa Becka porozumienia z Niemcami. Ale jesienią 1938 roku pozycja Józefa Becka w sanacyjnym obozie rządzącym zaczęła drastycznie słabnąć. Miało to związek z ofensywą polityczną, jaką zainicjował marszałek Edward Rydz-Śmigły. Rydz-Śmigły i jego otoczenie Budowali w społeczeństwie kult polskiej armii i rozpowszechniali antyniemieckie nastroje. Istniało więc poważne zagrożenie, że zdołają narzucić ten konfrontacyjny kurs wobec Niemiec wszystkim Polakom. I dlatego minister Józef Beck postanowił za wszelką cenę się temu przeciwstawić. Na przestrzeni stycznia i lutego 1939 roku Beck podejmował kolejne inicjatywy. Aby doprowadzić do zawarcia porozumienia z Niemcami. Ale te inicjatywy nie zakończyły się sukcesem. W marcu 1939 roku, z uwagi na ogłoszoną z inicjatywy Rydza Śmigłego mobilizację, działania Beka uległy zamrożeniu na prawie miesiąc. Nie oznaczało to jednak, że polsko-niemieckie stosunki stały się automatycznie Wrogimi stosunkami. Na kolejne działania Józefa Beka w relacjach z Niemcami przyszedł czas w połowie kwietnia 1939 roku. Głównym ich celem miało być ocieplenie atmosfery w relacjach z Niemcami. Z inicjatywy Józefa Beka prezydent Ignacy Mościcki przesłał 20 kwietnia 1939 roku wodzowi trzeciej Rzeszy Adolfowi Hitlerowi życzenia urodzinowe. W odpowiedzi Adolf Hitler zrewanżował się stronie polskiej życzeniami z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Takich gestów po obu stronach było znacznie więcej. Atmosfera w polsko-niemieckich relacjach wydawała się ocieplać. Beck wierzył w to, że uda się doprowadzić do zawarcia z nimi kompromisu. Wierzył, że taki kompromis jest możliwy pomimo niemieckich propozycji wobec Gdańska i żądań niemieckiego korytarza prowadzącego przez Polskie Pomorze. Problem był tylko taki, że pozycja polityczna Becka w obozie rządzącym nadal słabła. Beck nie tylko musiał liczyć się ze sprzeciwem wielu członków obozu sanacyjnego wobec swojej polityki, ale także ze sprzeciwem liderów opozycji. Przywódca ludowców, Wincenty Witos, konstatując prowadzoną przez Becka politykę wobec Niemiec, stwierdził wówczas, że wojny o Gdańsk robić nie możemy. Niech Gdańsk Beck odda Niemcom, a my, opozycja, wyrzucimy go potem za to na zbity pysk, i zajmiemy jego miejsce. To właśnie z tych względów działania Józefa Beka nie mogły być tak skuteczne, jak on sam tego oczekiwał. Ale Beck miał również świadomość tego, że takie porozumienie z Niemcami, wcześniej czy później, będzie wymagało jednak ustępstw na ich rzecz. Kalkulował jednak, że jeśli już będzie musiał dokonać takich ustępstw wobec Niemiec, to zrobi to tak, aby te ustępstwa przyniosły mu kapitał polityczny, tak potrzebny do odbudowania jego słabnącej pozycji politycznej. Na kolejne działania Józefa Becka niewątpliwie wpływ miało przemówienie Adolfa Hitlera w niemieckim Reichstagu 28 kwietnia 1939 roku. To przemówienie polska propaganda prawie natychmiast uznała za agresywne i zapowiadające, Wojnę z Polską. Tymczasem przemówienie Hitlera takim nie było. Znalazły się w nim elementy kompromisowe, a nawet pokojowe. Główny przekaz przemówienia Hitlera sprowadzał się do zaoferowania stronie polskiej nowych negocjacji, celem zawarcia kompromisu względem wszystkich spornych kwestii, które wcześniej były poruszane w rozmowach z Józefem Beckiem. Hitler oczywiście wymawiał polsko-niemiecki traktat o nieagresji z 1934 roku, sprowadzając niejako stosunki polsko-niemieckie do zera, ale zrobił to po to, aby stworzyć przestrzeń do takich negocjacji. Hitler w swoim wystąpieniu mówił wprost: Jestem do nich gotowy i życzliwie nastawiony. Krótko mówiąc, przemówienie Hitlera zawierało ofertę nowych rozmów z Polską. Istniała więc perspektywa zawarcia polsko-niemieckiego kompromisu. Oczywiście Hitler w swoim wystąpieniu zaznaczył, że jeśli do takich negocjacji nie dojdzie, nad relacjami polsko-niemieckimi zawiśnie widmo wojny. Pamiętać jednak trzeba, że takie stwierdzenia w dyplomacji są na porządku dziennym. Tydzień po wystąpieniu Hitlera przyszła kolej na odpowiedź szefa polskiego MSZ Józefa Becka. Beck jednak główny przekaz swojego wystąpienia sejmowego postanowił skierować nie wobec Niemców, ale na forum wewnętrzne. To właśnie z tego powodu to przemówienie miało wojowniczy charakter i bardzo mocno przyyaskrawiało aktualny stan stosunków z Niemcami. Ale Beck Musiał to zrobić. Jak już powiedziałem, jego pozycja w obozie rządzącym dalej słabła. Opinia publiczna była mu coraz bardziej niechętna. Beck liczył się z tym, że wcześniej czy później zostanie zdymisjonowany ze stanowiska. I dlatego, przywołując słowa o tym, że nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę i że honor jest dla nas rzeczą najważniejszą, najzwyczajniej Pojechał po bandzie, jak moglibyśmy to dzisiaj powiedzieć. Główny przekaz przemówienia Beka nie był wcale taki jednoznacznie antyniemiecki. Podobnie jak w przemówieniu Hitlera, również w przemówieniu Beka znalazła się oferta podjęcia nowych negocjacji celem wypracowania kompromisu. Jednak sanacyjna prasa zacytowała tylko słowa o tym, że nie znamy. Pojęcia pokoju za wszelką cenę i o honorze, zapominając o jego kompromisowej ofercie wobec Niemiec. W ten sposób przemówienie Beka stało się wezwaniem do walki z Niemcami, a on sam stał się synonimem oporu wobec ich roszczeń, pomimo tego, że był zwolennikiem zawarcia z nimi porozumienia. Powstaje jednak pytanie, czy rzeczywiście możemy obwiniać tylko sanacyjną prasę za przekaz przemówienia Becka. Beck był wytrawnym dyplomatą, człowiekiem bardzo inteligentnym, dominującym swoją inteligencją nad większością członków ówczesnej elity rządzącej. Dobrze wiedział, co mówi i do kogo mówi. Wiedział, że słowa o tym, że nie znamy. Pokoju za wszelką cenę słowa o honorze zjednają mu opinię publiczną i wcale się nie myli. Nawet najbardziej radykalne odłamy obozu narodowego uznały przemówienie Beka za dobre z racji swojej wojowniczości. Ten przekaz nie uległ zmianie do naszych czasów i dlatego dzisiaj możemy nadal usłyszeć, że jest ono synonimem patriotyzmu i walki o polskie interesy. Tymczasem Beck, wygłaszając swoją mowę w Sejmie 5 maja 1939 roku, tak naprawdę najbardziej walczył o swoją słabnącą pozycję polityczną. Wojny z Niemcami nie chciał, podobnie jak marszałek Piłsudski. Najważniejsze było dla niego wykazanie kompromisu w celu uniknięcia wojny. Ponieważ jednak jego kompromisowa polityka wobec Niemiec w następnych miesiącach zakończyła się fiaskiem. W naszej świadomości narodowej ta próba zapobieżenia wojnie w ogóle nie istnieje. Drodzy widzowie, za tydzień opowiem Wam historię rejsu niemieckiego liniowca St. Louis, na pokładzie którego podróżowało Ponad 900 Żydów usiłujących wydostać się z hitlerowskich Niemiec. Tą historię opowiem dlatego, że dobrze pokazuje, jak faktycznie wyglądała postawa Zachodu wobec Żydów w przededniu Holokaustu. Ten film zatytułowałem Ostatni rejs ofiar. Gorąco zapraszam do oglądania. Szanowni Państwo, dziękuję za wsparcie i komentarze, jakie zamieszczacie pod moimi filmami. Gdybyście chcieli dalej wspierać kanał Zakazane Historie, wszelkie informacje na ten temat znajdują się w opisie pod filmem. Z góry dziękuję za Państwa ofiarność. Szanowni Państwo, jeśli podobał się Wam mój film, proszę. Klikníče, subskrybuj.